No. Ciekawe, gdzie jest Yeti. Our lord did crash the commune and capture them like bugs. They shall not run from him again. Zobaczmy, co ja tutaj teraz mam za zadania. Przejmij światło sławowo, zbierz odłamki serca wieży, przejmij skałkogród. Światło sławowie w tym momencie jest miejsce, gdzie mogę się dostać z pomocą niebieskich. A ponieważ teraz mam niebieskich, to powinnam być w stanie się tam dostać. Właśnie. I nawet wcale nie mam ich tak mało. I patrzcie, kolejne złoto. Muzyka dla mych uszu. Swoją drogą będę musiała też zobaczyć, co mogę sobie zmajstrować. Powinnam być w stanie zbroję skombinować. Dobra, którędy ja się mam tam dostać? Chyba jakoś tędy wyjść. Happy hour, okej. I to było gdzieś przy plaży. O ile mnie pamięć nie myli. Bo się złaziło przez plażę. No proszę. Patrzcie, ile tego. Ale blokujecie mi strasznie drogę tymi leżakami. Powinniście sobie je darować już na tym etapie. No proszę. O właśnie. Jest. To zabieramy. Skarby moje. Pięknie. Życie nagle staje się jeszcze piękniejsze. I to pomimo tego, że udało mi się dzisiaj zginąć. I to chyba w tej części? Pierwszy raz? Jakieś takie mam wrażenie, że w tej części zdarzyło mi się zginąć dużo mniej razy niż w jedynce. Niestety tego nigdy nie policzyłam. Więc nie mam pewności, ile razy tak się zdarzyło. Ale wiecie co? Ja potrzebuję się przecisnąć, a to grube babsko mi blokuje drogę. No proszę. Pięknie. Dokładnie to, co lubię. Jasne, jasne. Ale ja sobie tak czy inaczej teraz wrócę do mojej cudownej siedziby. Albo nie, przeniosę się od razu do Skałkogrodu, bo tam też jest coś, do czego mogę się dostać tylko i wyłącznie z pomocą niebieskich. Więc ze Światłosławowa do Skałkogrodu. Czy to było gdzieś tu, czy to było bardziej tu? Dobra, dostańmy się może tutaj i zobaczymy, jak daleko będę od tego miejsca. W sumie to nie powinno być jakoś specjalnie daleko. No i proszę bardzo. Widać, kogo tutaj się szanuje, nie? I będę mogła też zerknąć już w sprawie tych odłamków serca wieży. Dobra, mapo, mapo, proszę cię. Gdzie ja jestem? Jestem tu. Gdzie ja muszę się dostać? Muszę się dostać tam. Więc odwrócić się w tę mańkę, pójść tędy. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Okej. Jasne. Będzie przynajmniej cieplej, nie? Good. Nie tędy. Jakoś chyba tędy? Tak, zrobiłam zadymę na arenie. To była prawdziwa, konkretna zadyma. O proszę.
Czy mi wystarczy niebieskich? Powinno wystarczyć. Jej! I dobra. Czy wystarczy, że tutaj przycumuję, czy jakoś inaczej to trzeba będzie rozwiązać? Chyba trzeba to będzie inaczej rozwiązać. A, tutaj jest miejsce, gdzie mogę zacumować. Chyba. Tak mi się... Tak? Jest. Jej. Pięknie, mogę to zgarnąć. Wzmocnić swoje zdrowie. Serio? Ale niebieskiego szmelcu. Wszystko płonie. Bo tak ja sobie życzę. Ginąć. O, i tutaj mogę tym razem wejść. Pięknie. Jestem zachwycona takim stanem rzeczy, że mogę sobie deptać po ich gniazdach i zgarnąć całą energię. Dobra. Przy okazji będę musiała się też rozeznać, czy jeszcze gdzieś indziej mogę zacumować. Dobra. I teraz tak, o właśnie. Spróbujmy się wycofać, jasne. Wycofywanie! Tutaj mogę przepłynąć, spoko. Tutaj chyba jeszcze nie byłam? Serio? No. Bardzo złe cumowanie. Tak. Cumujemy, dobra. Teraz tak, bo widzę... Nie no, ty jesteś nieprzyjęty! Jak miło, nowy obszar, gdzie mogę poprzejmować mieszkańców. Coś pięknego. Coś fantastycznego. Czy tutaj jeszcze biegają jacyś całkowicie swobodni? Bo jeżeli tak jest, to należałoby ich umysły również przejąć. Widzę, że wy macie tutaj problem. Dobra. Już otwieram wam bramę. Cudownie! Ale w takim wypadku ja sobie zgarnę jeszcze tych, bo mi się jakoś lepiej z nimi pracuje. I w takim razie... Nie, nie, spokojnie. Nie gustujemy w takich. Jeszcze 15. 14. Jeszcze gdzieś tutaj jacyś się włóczą. Samopas. To otwarte. Nie, no po prostu to będzie raj. Bardzo dobrze. Ja jeszcze się tutaj rozejrzę. Na spokojnie. W
W końcu trzeba zadbać o to, żeby skałkogród został dokładnie przejęty. Nie ma się co w tej materii spieszyć. Stało mi 12 do przejęcia. To by dało... 6 domów do otwarcia? Łapcie ją! Tak, tak. Zdecydowanie. Jeszcze 10 praktycznie, nie licząc tej. Tak, teraz 10. Gdzie jeszcze są jakieś domy, które mogę pootwierać? Patrzcie jakie. Jaki entuzjazm! Taki entuzjazm pod adresem wielkiego, prawda, suwerena będzie zawsze doceniony. By się dozbroić. Wy też. Bo jesteście tak jakby najsłabsi, niebiescy. No cóż, tutaj zostały jeszcze 2 domy. To wciąż będzie oznaczało, że brakuje mi kilku osób. Będę musiała je znaleźć. A chyba udało mi się nikogo nie zabić. Dobra, 8. Jestem naprawdę blisko przejęcia całej mieściny. Gdzie jest druga osoba z tego domu? Gdzie ona zwiała? Nie wiem. Tak, zdecydowanie siedziałam w lektyce. Ale gdzie jest jeszcze jedna osoba z tego domu? To jest interesujące. Zdecydowanie nie musicie już. Czy tutaj się nic nie otwiera? Nie. Tu już nic. Tu już nic. Tu też nic. Smutek i żal. No cóż, będę musiała jeszcze chwilę niestety czasu poświęcić na to, żeby znaleźć brakujących mi mieszkańców. Póki co otworzę sobie ten obszar jeszcze z tej strony. I zobaczymy, może się uda znaleźć w końcu. Ostatnie brakujące domostwa. Bo tutaj jak widać, no już wszystko pootwierane. Serio, nie możecie tego rozwalić? Tak to się robi! Lenie śmierdzące. No tutaj tego nie otworzymy. Za to tutaj jest skrzynia ze skarbami. Którą ktoś sobie przywłaszczył, bo to jest moja skrzynia ze skarbami. Wszystko, co jest na moim terenie, należy do mnie. No i dobrze, będzie ciepło, nie marudź. No cóż, będę musiała poszukać tych brakujących kilku mieszkańców. Bo gdzieś tutaj się włóczą i nie zostali przyjęci. Bo właśnie, zabici wieśniacy 0 na 100. Zniewoleni wieśniacy, brakuje mi 7, żeby mieć cały skałkogród pod moją wodzą. No cóż. Bo tu widzę, że już wszystkie obszary zostały przeze mnie odkryte. Więc gdzieś się włóczą. Pytanie brzmi, gdzie? Bo czasami bywa tak, że niektóre z tych domów zostają ponownie zamknięte,
I tam ponownie mieszka sobie po tych dwóch mieszkańców, czasami po jednym mieszkańcu, z którymi mogę sobie poważnie porozmawiać na temat warunków użytkowania przestrzeni należącej do suwerena. Wiecie, podatki i te sprawy. Ale tutaj w tej chwili widzę, że wszystko jest przeze mnie już zagarnięte. Wszystkie umysły przejęte. God dang it. Gdzie te cwoniaki mogły się podziać? Dobra, nie będę was teraz tym męczyć. Po prostu znajdę teraz drogę do... I... Jak to się nazywało? Do mojej mrocznej wieży. Nie tu. Tam gdzieś będzie teleport. I jak już znajdę się w mrocznej wieży, to zerknę sobie, gdzie jest Yeti. Bo szczerze mówiąc, tego nie jestem pewna, gdzie on wylądował. Ej, winda do góry! Idealnie się słuchają. Uwielbiam to posłuszeństwo ze strony moich minionów. Niestety czasami się nie słuchają, ale to nie ze względu na brak posłuszeństwa, tylko bardziej ze względu na ich wrodzony brak intelektu. Gdzież, ach, gdzież jest Yeti? Yeti! Gdzie zostałeś umieszczony? Gdzież, ach, gdzież jesteś? Czy możesz być w komnatach? No bo wiecie... Jest wielki, znaczy no nie taki już wielki, ale puchaty. To może któraś z pań zapragnęła go posiadać. Być może. Póki co tu nie widzę. Wow. Przyjemne miejsce. Góra skarbów rośnie. Tak, tu zdecydowanie jest niezwykle przytulnie. I zupełnie jak u mnie w domu. Tylko bez złota. Góra innych rzeczy, głównie papierów. I gier. Zobaczmy. Tutaj, no tutaj są moje dwie panie. No okej. Tutaj z kolei rozbudowa wieży. Czy mogę jeszcze coś rozbudować? Nie. Alkowy podobają mi się takie, jakie są. Proporzec również podoba mi się taki, jaki jest. To jakieś mapy, rysunki, noise. Coś w rodzaju biura tutaj mamy. Piękny balkon. Serio, jakby była opcja posiadania takiej mrocznej wieży, ja byłabym za. Tylko może zaokrągliłabym niektóre kanty, bo niestety, ale... Tak jakby mam tendencję do wpadania na ostre rzeczy i robienia sobie krzywdy. Co my tu teraz mamy? Tak, nie kombinuj, tylko dominuj. Mam trzy... te... You can see how strong your spells are and what you need to upgrade them. Tak, mam trzy te katalizatory, które tutaj zostały nazwane żetonami, nie wiem czemu. Wzmocnij obrażenia zadawane przez swoich poddanych albo uracz małą, ale zdrową sługo przekąską. No niech będzie... Super. Tak, to ulepszyć. Dobra. Nie, sługa.
Twoje zniesienie cudy zadają większe obrażenia, ale poświęcenie ich przywraca ci mniej zdrowia. Bywa? Niech będzie ten cel. Super. Make sure you keep an eye out for Catalyst, sire. For such large artifacts, they're always getting themselves lost. Cóż, będziemy je szukać. Nie martw się o to, mój drogi. W każdym razie trochę powzmacnialiśmy sobie złom, więc super. Ale nie, naprawdę, komnaty teraz wyglądają pro. Lubię to miejsce. Tylko naprawdę, chociaż imponująco wyglądają te ostre kanty, to jednak są bardzo niebezpieczne. Jestem ciekawa tylko, czy te podobizny wilków, chyba wilków, są związane z tym, że tutaj przewodzi Kelda, czy to po prostu tak jest i koniec. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie miałam okazji sprawdzić. Dobra, ale w takim razie zerknijmy sobie do minionów. Bo może tam jest Yeti? Bo wciąż nie wiem, gdzie on się podziewa. Miło by było dziada znaleźć. Tym bardziej, że jeszcze nie jestem pewna, jakąż to funkcję dziad pełni. Bo tak, dla ozdoby trzymać Yeti? No żadna to ozdoba tak naprawdę. Co prawda elfy mają na jego punkcie bzika, bo jest puchaty. Ale no... ja mam swoje miniony, patrzcie jak to wygląda, coraz lepiej. Dobra. To dobrze, to bardzo dobrze. Ale pozbądźcie się tych szczurów, moje drogie miniony. Tutaj są gniazda czerwonych. Nice. Będę musiała swoją drogą kilku minionów wskrzesić. Bo z tego, co się orientuję, troszkę ich ostatnio znowu straciłam. Bo mogę zrobić to przy ok... Jest i Yeti, zamknięty w klatce. No cześć. Świerzb zginął, wracasz, świerzb. Jesteś zbyt mocny, żeby pozwolić ci tak sobie po prostu nie żyć. Tak samo śmieć. Strasznie dużo sługów straciłam. Glub i wszyscy siedmiopoziomowi, no po prostu... co ty masz na głowie? Bezwstydnik, jest szóstopoziomowy. Fajny ma miecz. Kędziorek! Nie wiem, co ty masz na głowie, ale wstajesz. Ale to wygląda. Niszczyciel, szczekacz, Kenny, pyszałek, gnida, zięba, pieniacz. Przynajmniej tym razem... Serek? Przynajmniej tym razem nie zginął nasz drogi... jak on się nazywał? Chryp! Chryp tym razem nie zginął. Ale wszystkich jeszcze czwartopoziomowych wskrzeszę, żeby nie było. Tak, tak, wracasz, Kenny. Ciekawe, czy Kenny oglądał South Park. Pyszałek, gnida, zięba, pieniat, bla bla. Up! Patrzcie, trep! Ósmy poziom. Czemu jesteś wśród pierwszopoziomowych? Być może straciłam tyle wysokopoziomowych, że jakimś cudem znalazł się wśród tych niskopoziomowych, których sporo zginęło. Co ty? Krytykant. Okej. O-o. Skra. Skra, wracasz. Ósmy poziom to nie w kij dmuchał. Nie ma mowy, że pozwolę takiemu jak ty leżeć. Ty też? Żwawy. To pewnie... z gargantuchami. Miałam problem. Trzeciopoziomowych już nie warto. Pierwszopoziomowych już tym bardziej. Tym bardziej, że to są nowonarodzeni, więc właściwie bezużyteczni z mojej perspektywy. Boże, ale ich dużo straciłam. Ogór. Ogór, wracasz.
Swoją drogą, fajnie jest obserwować, jak bardzo różnią się zbroje poszczególnych minionów. Nie tylko z jednostkowo, ale również ze względu na to, do jakiego koloru sługów przynależą. Więc zieloni mają bardzo lekkie pancerze, ale coś tam mają, coś tam ich ochrania. Czerwoni mają taką fajną rękawicę. Jestem ciekawa, co będą mieli niebiescy. Dobra, trzeciopoziomowych nie potrzebuję, drugopoziomowych też, nowonarodzeni też są niepotrzebni. Zobaczmy, jak dotrzemy do niebieskich. Kaczor! Traszka, karaś, Stołowany? A to czemu? Tak źle chyba jeszcze nie jest. Flondra. No tak, czyli oni mają z kolei imiona związane z wodą w jakiś sposób. Quasimodo. Wiesz co? Chociaż podoba mi się twoje imię, to jednak nie wskrzeszę cię, bo jesteś tylko pierwszopoziomowym. A ponieważ mam mało wysokopoziomowych, to tutaj akurat wskrzeszę samych trzypoziomowych, żeby nie było. Tak jest. Bo tutaj każdy wyżej poziomowany sługa się przyda. No i trzeba też będzie rozwinąć wasze gniazdko. Bo wy jako jedyni nie macie rozwiniętego gniazda sługów. No i tutaj, o proszę. Nawet się trafili siódmopoziomowi. Pięknie, patrzcie, jakie mają fajne zbroje. Wodołaz. Jak psy wodołazy, czyli Nowofunlandy inaczej. Rekin. Cudo. Klapa. Czemu klapa? Od toalety? Burzyciel? Nie pasuje do niego. Zalewaja. Kanalarz. Chop. Pięknie. Henio. Patrzcie, jest i Henio. Cześć, Heniu. Słodko, słodko. Dobra, ekipo, ale w takim wypadku skoczę sobie jeszcze do... Jak to się zwało? Do... Do kuźni? Tak, do kuźni? To były fundamenty chyba wieży.